Siemaneczko, w 79. części Let's Play, oczywiście Wojna Krwi. Ostatnio zajęliśmy się propagandą Nilfgaardu, zlikwidowaliśmy drukarnię, znaczy przerobiliśmy ją na naszą korzyść, że tak powiem. I teraz mówi, i teraz pokazuje prawdziwe oblicze Nilfgaardu. Dobra, tu ma jakiś, mamy żołnierzy do zgarnięcia. No już mamy całkiem pokaźną armię, nie? I mamy też mapkę do zrobienia. Wkraczasz na ziemię Palatyna Caldwella. Niech żyje cesarz. No właśnie, to są ziemię Caldwella, nieskażone wojną. Się zaraz zmieni. Się zaraz, kurde, zmieni. Na horyzoncie widać było zarys rezydencji zdradzieckiego rodu Caldwellów. Zmieniła się, odkąd Mewy widziała ją po raz ostatni. Dobudowano dwa nowe skrzydła, kilka ozdobnych wieżyczek, kolumnadę. A w okna wstawiono witraże ze złotym słońcem. Złóżmy im wizytę, wycedziła królowa. Okej, jesteśmy z powrotem. Podwójne drzwi otworzyły się z hukiem i stanął w nich dziedzic rodu Dragomir wraz z żoną i trójką dzieci oraz wdową po Caldwellu Heleną. Dragomir zdjął z głowy czapkę, ujawniając przy tym, że odziedziczył po ojcu skłonność do wczesnego łysienia i klęknął na jednym kolanie. Nie wygląda to na łysego. Widzę, że to wszystko ma wzbudzić we mnie taką litość troszeczkę, nie? Pani, zdrada mego ojca była bezsporna i niewybaczalna, rzekł młody Caldwell jednym tchem, jakby ćwiczył wcześniej tę wypowiedź. A śmierć, która spotkała go z twojej ręki, całkowicie zasłużona. Proszę cię jednak, byś nie karała synów za grzechy ojców. Pozwól mi zostać na rodowych ziemiach, a przekonasz się, że będę twym lojalnym poddanym. Nie wierzę w ani jedno jego słowo, szepnął Reinhard. Zdradzi przy pierwszej okazji. No kurde, jakby to Gascon powiedział, to bym się zastanowiła jeszcze. Że może mu odpuścić, ale jeśli Reinhard tak mówi... No właśnie. Brzmiał, jakby się tego uczył, nie? No, co mu pozostało, nie? Do otwartego konfliktu nie ma szansy, żeby wystąpić teraz. Więc teraz trzeba się zaczaić i w odpowiednim momencie wbić nóż w plecy. Jak tatuś. Także wypad. Czemu dopiero teraz zwracasz się do mnie z tą prośbą? Mewę skrzyżowała ramiona na napierśniku. Czemu nie posłałeś gońca, jak tylko przekroczyłam granicę kraju? Wolałem porozmawiać osobiście, pani, a... Bo miałeś nadzieję, że czarni jeszcze mnie pokonają. Do ostatniej chwili stałeś po ich stronie. Zaufałam raz Caldwellom. Drugi raz nie popełnię tego błędu. Macie dzień, żeby spakować dobytek i opuścić mój kraj. Dragomir dźwignął się z kolan, otrzepał czapkę. Po moim trupie, wasza wysokość. Syknął. Skoro nie chcesz mieć we mnie poddanego, będziesz miała wroga! Ludzie, do broni! Na te słowa z domu wypadli zbrojni, a na dachu pojawili się łucznicy. Najwyraźniej Dragomir liczył się z możliwością odmowy. No i bardzo dobrze, że nie daliśmy mu żadnej szansy. Po raz kolejny sprawdziło się przy porzekadłu, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dragomir okazał się równie lojalny co jego ojciec. Jedno różniło go jednak od starego Caldwella. Okazał się przyzwoitym wojownikiem, który stawił oddziałowi Mewę na spodziewanie silny opór. Przemóż przeciwnika w ciągu pięciu... Co? Przemóż przeciwnika w ciągu pięciu tur. Co to znaczy przemóż? Mam go nie zabijać, czy o co chodzi? Dobra, to jest i tak skrócona. Duma rodowa. Na początku każdej tury zmniejszy odliczanie tej jednostki. Wygra, gdy... Mewa wygrywa, gdy licznik osiągnie 0. Uśni. Stronnik Caldwella. Uśni. Będzie sobie punkty robił. Palenie zostaje. Zostaje. To też może zostać w sumie.
bym to tak zostawił. Nie pozwolę ci zniszczyć mojej rodziny! Twój stary zniszczył cały wasz ród takim występkiem, psie. No, punktów sobie narobił, to trzeba mu przyznać. Ale robimy tak. Chyba coś się ulatnia! Jedziemy z podpaleniem. No, jeszcze mogłem to... Trzeba było słuchać mojej baby. My też sobie teraz... Za królową! Nafarmimy kolego. Jedziemy tak i możemy jego też zagrać. Bogowie, chrońcie królową! Dobra. To chyba nie powinno dymić. Najsilniejszy, kto... My jesteśmy najsłabszym. Dobra, jest piękny. Elegancko. Kusznik zaraz mówi papa, a my prowadzimy. Już się najadł. W te żniwa miast żyta czarnik będziemy kosić. Dobra, jakoś mnie to nie boli. Nie boli, dobra. Tych chłopów cały czas będziesz wysyłał? Tam coś ciekawego. Czego pokażę? Chcesz ode mnie? A medyk? No już dawno medyka nie widziałem. Wskaż mi cel! Śmierć to dopiero początek! No dobra, chwileczko. No co tam jeszcze? Arbalest, na twój rozkaz. Dajmy kusznik. Oj, akurat tą kartę chciałem... sobie cofnąć. Ej, to się robi trochę nieprzyjemnie. Troszkę nieprzyjemnie. Dobra. Czy dziś już jest ten dzień? Robi się trochę nieprzyjemnie, kurde. Tych chłopów się trzeba pozbyć. Ładnie ich zbustował, nie? Nie pocisz się w tej kurcie? Kurwa, kolejnego psa. Pancerz ich nie uratuje. Dobra. Nie, może najpierw zrobimy tak. Potem zrobimy tak. Zrobimy też tak. Czyli odeślemy kolego. Kogo my tutaj chcemy ściągnąć? Nie wiem ile Izbel ma punktów, ale coś tam ma na pewno. No teraz już jest za późno, więc na tych. Tutaj jednego mam. Dobra, to zrobimy tak. Czyni miłość, nie wojnę. Jedziemy, tych trzech trzeba się pozbyć. Ile jest punktów? 31. Dobra, fajnie. Czemu zaraz chyba powinien przegrać, nie? Bo jak zaraz padnie, to... Kurwa, mele wygrywa. Sprytnie. Sprytnie, sprytnie, sprytnie. Wolę procę. Łatwiej ukryć. Dobra. Pięknie. I w sumie jeszcze... A, już nic nie zrobię. Dobra. Nie ma problemu. Ojciec miał rację co do ciebie. Czyżby? Ale Reinhard za to też miał 100% rację. Co do waszego całego zapchlonego rodu. Dzierżba. Dragomir leżał na dziedzińcu, drapiąc w konwulsjach podjazd wysypany ozdobnym żwirem. Królowa kucnęła koło niego i spojrzała w zachodzące mgłą oczy. Chciałam ci powiedzieć, że zadbam o twoją rodzinę. Wiem, że macie krewnych w Kedwen. Wyślę ich tam, pod eskortą i z odpowiednim uposażeniem. Dragomir chciał coś odpowiedzieć, ale zadławił się własną krwią. Chwilę później nie żył. Królowa wstała i dała rozkaz do wymarszu. Jechała na czele pochodu, pogrążona w myślach. Nie, to była słuszna decyzja. Nawet nie ma się co zastanawiać.
Dobra, pozbierajmy co tutaj było. Jezu, ile tutaj kasy, ale w sumie no tutaj w tym majątku to się nie dziwię, że tyle tego zebraliśmy. Jakieś raporty. Dragomirze, zdrowie dopisuję, dziękuję, że pytasz. Co innego mnie martwi? Wiem, że z dobrego źródła, że Mewę opuściła Mahakam, wzmocniona krasnoludzkimi rekrutami. Podejrzewam, że może chcieć złożyć mi wizytę. Jakiekolwiek absurdalnie to brzmi, w świetle ostatnich wydarzeń zacząłem dopuszczać myśli, że ta kretynka może jeszcze odbić Lirię i Livię. Jak mówię, głupia ma zawsze szczęście. W takim wypadku nie dziś na łaskę, znam ją nie od dziś i wierz mi. Świat nie zna bardziej zmiściwej i zawisnej kobiety. Kiedy tylko usłyszysz, że przekracza granicę, postaw ludzi w stan gotowości. Ucałuj żonę i dzieci, mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. No, wy się zobaczycie, wy to się zobaczycie. To całkiem szybko. Jakąś kartę zyskaliśmy. Co to jest za karta? Zadaj w wybranej jednostce 10 punktów obrażeń, jeśli przeżyje, wzmocni ją o 25. O, ciekawe, ciekawe. Karta podobna do tego, nie? No to też jakiś eliksir, dobra. Mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Kurde, miałem krótkie cięcie, będę to musiał montować, no ale co zrobisz? Mam jakąś skrzynkę, proszę, proszę. Zachowaną. O, też fajnie wyglądająca rameczka. Przecież tych rameczek to już mam z 500 chyba. No dobra, ale to nie zmienia faktu, że dalej mam dwie mapy do zrobienia. I nie mam w ogóle pojęcia, gdzie one mogą być. Jezu, mam 60 tysięcy golda, ponad 60 tysięcy. Masakra. No dobra, no z tych ziem się już wycofujemy, no tu już nic więcej nie zrobię. Ciekawi mnie fort naprzeciwko, nie? Co tam na nas czeka? Dużo żołnierzy zebrałem, okej. Zapisywanie. To jest jakaś mini wioska, nie? Czy coś takiego a la karczma? Zobaczmy, tu jest tablica, to akurat spoko. Akurat spoko, bo zobaczymy, czy czegoś nie pominęliśmy. No nie. Nowe znaczniki wpadły fantastycznie, dużo bitew standardowych. Tu widzę. No, żadnych skarbów tu nie ma. No, na razie zobaczmy. Wilkołak, proszę, proszę. Liryjskie wojsko zbliżało się do wsi Lipki, z której pochodził sierżant Niedamir. Żołnierz nie mógł się doczekać, że wyściska rodzinę. Opowie o swoich przygodach, przedstawi żonę królowej, ale z kominów nie bił dym. Przez szczeliny w okiennicach nie biło światło, a nieco dalej za chatami czerniał się głęboki dół. Co w nim było, pytacie? Ha, znaczy, że nie wiecie, co to wojna. No kurwa. I co tu robi ten wilkołak? Na pewno nie będzie mi potrzebny. Na początku co dwie tury aktywuj na zmianę dwie umiejętności. Zadaj losowemu wrogowi obrażenia równej liczby sojuszników na pole bitwy. Uzdrów wszystkie swoje jednostki. O kurwa. Ciekawe te umiejętności ma koleżka. Gaskon nie będzie potrzebny. To się może przydać. To nie będzie potrzebne. Boję się, że jakieś badziewie dojdzie, więc już niech będzie ta karta. Tura, więc zaczynam od chłopa. No i co tam? Ziomeczku. Ulubioną jednostkę o jeden. O, to jak najszybciej się musimy jej pozbyć. Zwariowałeś? Nie trzęś tym! Bo to pozostanie, no właśnie, na następną rundę, więc nie możemy pozwolić. Z wilkołakami chyba się jeszcze nie tłukliśmy, nie? Chyba nie. Kolejny. Niedobrze, niedobrze. Ale od czego mamy posiłki? Trzeba było słuchać mojej baby. Dobra, i robimy tak. Oj, nie to! Kur... A jest, ale to było głupie, ale to było głupie. Ale to było głupie. Tego ściągnij, no. Jezus. Haha! To może zaboleć! Od razu w tamtego.
chyba pasujemy, co, ziomeczku? Że bardzo chciałbym się pozbyć tego mostek. Wilk to też nie jest za fajna opcja. Pozbyć jak najszybciej tych. Kurwa, z tymi chłopami to się przyło. O morda, on uleczył jeszcze te karty. Kurwa. Do dupy, no. Nie, to ja wolę... No, zrobić coś takiego. Dokładnie, teraz wolę spasować. Wolę mieć mniej kart, ale żeby miał takiej przewagi tej następnej rundzie. Dobra. Dobra, to te dwie płotki wyrzucimy. Jest tam chłopa, mam niepotrzebnego w talii. Nie, no nic tutaj nie chcę wymieniać. Moja runda, wiem. Śmierć! Tak, ciśniemy na oddanie. Ale muszę zakończyć, tak się zastanawiam, co on robi. Im są więksi, tym łatwiej trafi. Łatwiej swoją musiał zburzyć, a jak mi przykro. Ej, no z wilczkami jeszcze nie graliśmy, ciekawie się gra. Nie powiem. Dobra, yeah! Aj, kurde. Dobra. Okej, w sumie mogę coś odesłać, ale nie, na razie nie chcę. Na razie nie chcę niczego odsyłać. Kurwa, uleczę swoje jednostki. Ej, co tam jest? Dobra, to robimy tak. Nie pokonam tej, nie? No właśnie, nie. Także robimy tak. Podpalenia nie, podpalenia nie chcę wyciągać. Ten z automatu mi dojdzie. Weźmiemy sobie tego. Możemy wziąć tego jeszcze jednego. Wojenka, hej, wojenka. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Okej. I teraz w sumie mogę się spróbować. No kurwa, i tak go nie pokonam. Dobra, i tak będziemy, ale pasujemy, nie? W przyszłej rundzie. Pasujemy. No on i tak zginie w sumie. Kurwa, raz trafiłem trepa z 200-krotnie. Dobra. Pasujemy. No musisz trochę się pozbyć kart, kolego. Brzmi jak mocna karta, więc fajnie, że ją teraz zagrałeś. Bardzo fajnie. Ładnie, gaskon ulepszony. Mógłbym wymienić w sumie to. No. Ej, nie, 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 tej kartki nie chcę. Uwaga na głowy! Mam jakieś jeszcze podpalenie? Chyba nie, nie będę miał podpalenia. Nikt nie ucieknie! Dobra, zrobimy tak. Mam psa się uczyć. Dobra, teraz na razie nic nie zrobię, chociaż mogę tego zagrać. To chyba nie powinno dymić. Dobrze, jednostki. No nie, to niekoniecznie. O, to może być ciekawe. No dalej! I... Zabij mnie! A przynajmniej trochę punktów wpadnie, dobra. Niech będzie. Kurwa, się uczepili na tą kartę. Niedobrze, niedobrze, ale my tak, tego sobie... Coś, może tą dwójkę trzeba było? Pewno ich. A i to. O, mamy jeszcze jedno podpalenie.
To zajebiście. I jeszcze raz. Tego sobie odeślemy, bo on i tak zaraz padnie. Ściągniemy sobie właśnie tak. Czyń miłość, nie wojnę. Myślę, oj, 52 punkty na izbę. Miło. Tak, miło. Dobrze, że jeszcze w nią nie strzelać. Wybornie. Zrobię coś takiego. Piękne. A już zaczynało się robić nudno. Ja mu to wyczyściłem stół, nieźle. Dobra. Możemy coś ciekawego wziąć? Aha. A w sumie nic nawet do odrzucenia nie ma. Wolę pracę. Łatwiej ukryć. Okej. To ci raczej nie pomoże, stary. To ci raczej nie pomoże. Musimy sobie ufać. Nie? Jeszcze możemy. O! Dobra. Możemy spokojnie pasować. No jedną kartą raczej nie zrobi. Ale fajna potyczka z kliczkami. Chyba nie było takie. Nie kojarzę w ogóle tych kart. Ale zajebiście, no coś miłe, coś nowego. Szkoda, że tu musiało spotkać kurde wioskę jednego z naszych żołnierzy. Wasza wysokość, nie podchodźcie bliżej, ten rów, Milgarczycy zmienili go w masowy grób, blisko 2 tuziny ludzi. No i to zrobią tak jak trzeba, po bożemu. Dobra, tutaj nic więcej, a tutaj coś jest? Dobra, tutaj nic więcej nie widzę. Więc teraz zerknijmy na mapę, no pójdziemy prosto, no. W sumie możemy iść jeszcze kawałek, zobaczymy, co tam na nas czyha. To możemy jeszcze zgarnąć sobie po drodze. I te dwie mapki mamy do zrobienia, nie? W którym to miejscu może być kapliczka, zajebiście. Dobrze wiedzieć. Teraz sobie to zebranie. To są te dwie mapki, kurde. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą być, nie? Tą już na pewno gdzieś minęliśmy. Ona musiała być tam gdzieś na początku, bo ją na początku znaleźliśmy, nie? Będę musiał szukać. Gdzie to jest? Nie mam bladego pojęcia. Ale dobra, no. W tym odcinku to będzie na tyle, także wpadajcie do opisu. Zapraszam również na Steama. I na dzisiaj to tyle. Na razie.